Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Dzisiaj chcę wam odpowiedzieć przy okazji na jedno dość ciekawe pytanie, które mi dosyć często ostatnio zadajecie, a chodzi konkretnie o mój wzrok. To jest takie dziwne, w sumie gdybym założył czapkę kowbojską, to też wszyscy pytaliby, czy zaraz jadę na rodeo, czy coś takiego? Nie wiem, no mam takie wrażenie, że mogłoby tak być. No dobra, ale o co chodzi? No, zakładam ostatnio okulary, nie? Te okulary, co teraz mam na sobie, one nie są takie rzucające się w oczy, no po prostu okulary. Ja generalnie nie mam żadnych problemów ze wzrokiem, nawet mógłbym się pochwalić bardzo dobrym wzrokiem. Natomiast często możecie mnie spotkać na odcinkach w takich okularach na przykład. Już wam pokazuję. Takich czerwonych, nie? I wszyscy mówią: o Lucek, skąd ty masz takie fajne okulary? Jakie fajne, też chcę takie mieć. To nie jest dlatego, że chcę wyglądać cool w tych okularach i one coś zajebistego, znaczy robią coś zajebistego, o tym wam zaraz powiem. Nie jestem jakimś daltonistą czy coś w tym rodzaju. Nie wiem w ogóle, czy daltoniści noszą jakieś takie okulary korekcyjne z jakimiś dziwnymi szkłami zmieniającymi barwę światła? Nie mam pojęcia. Chodzi tutaj o dbanie o tryb dnia i nocy naszego ciała. Nasze ciała zostały ukształtowane przez generacje w taki sposób, że jak o, teraz na przykład w Forza Horizon mamy zmrok, nie? Przed chwilą był, no robiło się coraz ciemniej, no to nasze ciała powinny powoli robić się takie bardziej zmęczone, powinny powoli jakby szykować się do snu i do odpoczynku, nie? Po prostu dla naszego organizmu też potrzebny jest odpoczynek, czyli spanie w nocy. I w momencie, kiedy, wiesz, nie było tych telefonów, komputerów, monitorów, były powiedzmy żarówki te żółte, no to powiedzmy jeszcze nie było takiego problemu, ale w momencie, kiedy my na przykład wieczorem musimy skorzystać z telefonu albo pracujemy do późna na komputerze, czyli ja na przykład nagrywam dla was odcinki wieczorami, to moje ciało myśli, że jest południe i ono w ogóle nie szykuje się do snu, czyli nie wytwarza tak zwanej melatoniny. Możecie sobie o tym poczytać. Generalnie nie wytwarza melatoniny, która jest potrzebna do snu, do zasypiania, do tego, abyśmy mieli głęboki sen przede wszystkim. No i teraz o co chodzi z tymi okularami? Te okulary, konkretnie od EyeShield, takiej polskiej firmy, która tworzy okulary, właściwie to jest jedyna firma na rynku w Polsce, która tworzy okulary tego typu blokujące światło niebieskie. I także oni tworzą pod różne wady wzroku te okulary, więc jak chcecie, możecie sobie u nich zamówić. Ale generalnie chodzi tutaj o to, żeby jakby zmniejszyć ilość tego niebieskiego światła, zwłaszcza wieczorem docierającego do naszego oczu. I generalnie to nie jest tak, że te okulary powinno się nosić całą dobę, cały czas, nawet przy dziennym świetle. Nie, dzienne światło powinno się przyjmować, oko nasze powinno przyjmować normalnie. To jest normalne, że my korzystamy z tego dziennego światła i nawet powinniśmy ściągać te okulary podczas gdy wychodzimy gdzieś na słońce, nie? Czy gdzieś wychodzimy na zewnątrz w ciągu południa. Chodzi tutaj o to, że jak ja na przykład jestem wieczorem i nagrywam sobie odcinek albo robię jakiegoś streama wieczorem i siedzę przed monitorem, moje ciało myśli w tym momencie o godzinie 22, że jest południe i ono tak się jakby nastawia, że jest południe i czas do pracy, nie? Czas na polowanie na przykład, jak kiedyś mieli nasi przodkowie. Czas na polowanie, idziemy na polowanie i jest takie pobudzone, nie? I nie tylko ciężej jest wtedy zasnąć, gdy nasze ciało jest tak pobudzone, ale też ciężej jest wejść w ten taki głęboki sen, podczas którego nasz mózg i organizm najbardziej odpoczywa. I testuję okulary tego typu już od kilku miesięcy i faktycznie wpłynęło to na mój tryb dnia i nocy pod tym względem, że zrobiłem taki, można powiedzieć, ślepy test na zasadzie: przez kilka dni używałem tych okularów,
a przez kilka dni nie używałem, wiecie, świecąc sobie wieczorem monitorem w oczy, nie? Reakcja była taka, że kładłem się do łóżka o godzinie 22 albo 22:30 i chłopie 3-4 godziny nic, oczy tak szeroko otwarte, nie możesz zasnąć. Na pewno wielu z was też tak miało, że z jakichś powodów nie możecie zasnąć, ale nie myślcie też z drugiej strony, że kupicie sobie jakieś okulary i na przykład będziecie się obżerać jakimś ciężkim jedzeniem przed snem, albo będziecie grać w jakieś bardzo takie napełnione akcją gry, które podnoszą waszą adrenalinę i założycie okulary i o, już zasypiam, nie? Już jest super. Nie, no to też trzeba zadbać o te pozostałe rzeczy. Okulary to jest tylko taki dodatek, który ma sprawić, że wejdziecie w ten taki głęboki sen, po którym wstajecie rano i naprawdę jakby ktoś was wyciągnął z jakiejś studni, w której byliście przez miesiąc. Czujecie się po prostu wypoczęci fantastycznie. No i też wiadomo, że lepiej się wchodzi w tą fazę głębokiego snu. I to naprawdę dużo, dużo, dużo daje. Zwłaszcza jeśli ktoś z was pracuje umysłowo, wchodzicie do szkoły, uczycie się, więc no jakby potrzebujecie być wyspani. I generalnie też nie potrzebujecie tak dużo snu, no bo jak szybciej wchodzicie w tą głęboką fazę snu, no to potem jest, tego snu nie potrzebujecie godzinowo tak dużo, nie? Dzisiaj na przykład spałem niecałe 8 godzin, jakieś 7:30, coś takiego. I wstałem sobie sam z siebie, bez żadnych budzików, na spokojnie, nie? Gdzie wczoraj wieczorem miałem streamka z GTA Online. Także, no jakby nie ma problemu, nie? Ale mówię, no tutaj trzeba zadbać też o inne rzeczy, które wpływają na dobry i głęboki sen. A mówię wam, dobry i głęboki sen, dobry i głęboki odpoczynek jest potrzebny każdemu z was, nieważne czym się zajmujecie, czy pracujecie fizycznie, czy jakoś inaczej. No i generalnie polecam takie okulary, takie rozwiązanie osobom, które spędzają dużo czasu przed komputerem. Nie muszę tutaj chyba zgadywać, nie muszę być jasnowidzem, że wielu z was pewnie dużo czasu przed komputerem spędza. Więc warto zadbać o ten zdrowy sen, no bo to też wpływa na jakość naszego życia i to, w jaki sposób my będziemy funkcjonować następnego dnia i przez cały tydzień. Dla mnie to jest dobra opcja, ale no mówię, jeśli chcecie zadbać o dobry sen, najpierw spróbujcie sobie zadbać o te... tu jakiś tandemik jest. Jakiś kilku graczy się tu pojawiło. A, już się rozjechali. Także spróbujcie zadbać najpierw o te podstawowe rzeczy, czyli żeby regularnie chodzić spać o tej samej godzinie, regularnie o tej samej godzinie wstawać, a potem jak wam nie będzie po prostu wychodzić, to postarajcie się o dostarczenie sobie jakichś takich okularów, które zminimalizują wam to niebieskie światło. Generalnie dla osób, które pracują gdzieś tam na powietrzu świeżym, czy gdzieś tam w terenie i mało używają komputera, takie okulary mogą nie być potrzebne, ale dla osób, które dużo siedzą przy komputerze, przed monitorem, przed, nie wiem, lubią sobie na przykład przed spaniem odpalić telefon, coś tam popatrzeć, co też nie jest dobre, bo to też podnosi jakoś tam adrenalinę niekiedy, takie okulary mogą być wskazane, nie? No, ewentualnie jeszcze jest takie rozwiązanie, że przed snem, jak na przykład czytasz sobie książkę, odpalasz sobie świeczki tam kilka godzin przed snem, tylko świeczek używasz i też będziesz miał głęboki sen, możesz się obyć bez okularów. Ale okulary są wygodne, zwłaszcza dla graczy, bo dzięki temu po prostu możesz sobie prawie że normalnie grać. No i właśnie ostatnia rzecz, bo tam dużo osób się pyta, co te okulary zmieniają, jak one działają, jak się wtedy gra? No, jeśli chodzi o takie gry jak Forza, które znam na wylot, to problem jest tylko taki, że przy dobieraniu kolorów samochodu może być dziwnie, bo te okulary, co teraz mam na sobie, one są takiego chodzenia czy tam noszenia podczas dnia, gdy używamy powiedzmy takiego sztucznego oświetlenia, jak ja teraz tutaj mam zamknięte okno, gdybym zgasił wszystkie te moje światła, to by było tutaj w moim studio całkowicie ciemno. No i do tego noszę sobie takie oksy, jakie mam teraz, to są do takiej do noszenia w dzień, ale tamte okulary, te całkiem czerwone, one eliminują niebieskie światło z każdego światła, czyli na przykład widzisz biały samochód, to on nie jest biały, tylko jest taki lekko pomarańczowy, coś takiego. A jak widzisz jakiś samochód niebieski, to on widoczny jest w twoich okularach jako czarny. Poważnie. I jak za każdym razem jakieś światło widzę niebieskie, czy o, tak jak za sobą mam LEDy niebieskie i skieruję na nie swój wzrok,
w momencie, kiedy mam założone te takie, powiedzmy, czerwone okulary, no to one, te LEDy po prostu, ich nie widać, nie? Tak jakby się nie świeciły. Widzę ścianę, widzę, wiesz, kolor zielony i tak dalej. Zielony oczywiście nie taki zielony prawdziwy, jak tutaj mamy w grze dookoła teraz, tylko taki troszeczkę przemieniony, no bo brakuje w tej zieleni koloru temperatury niebieskiej, nie? Więc nie ma takiej stuprocentowej zieleni, jest po prostu wszystko w takim pomarańczu jakby, nie w czerwieni, tylko to wszystko jest takie bardziej pomarańczowe. No i ciężko jest tutaj w Fordzie wybrać na przykład jakiś kolor do samochodu czy coś, to jest problem. Jeśli gram w jakąś strzelankę też z tymi okularami, no to troszeczkę czasem ciężko widzieć jakiegoś przeciwnika, nie? Na zasadzie jak ktoś jest ubrany na niebiesko i jest w jakimś ciemnym miejscu, to ciężko jest go ustrzelić, powiedzmy. No to są takie minusy i generalnie no nie gram wieczorami w strzelanki, no bo po prostu to się mija trochę z celem, więc lubię takie gry jak Forza, tutaj można sobie, wiesz, w takich okularach nawet pomarańczowych spokojnie sobie grać, nie? No, także kurde, rozgadałem się na ten temat. Możecie wejść sobie, wyszukać w internecie, jak jesteście ciekawi rozwinięcia tego tematu, bo ja tutaj opowiedziałem takimi prostymi słowami, ale generalnie temat jest przebadany naukowo i możecie sobie poszukać w sieci pod hasłem melatonina. Jak wpiszecie sobie w internet, poszukajcie, co wytwarza, skąd się bierze melatonina, jak to się wytwarza i tak dalej. Strasznie się rozgadałem, ale... ale generalnie chcę zamknąć ten temat, mam bardzo dużo pytań i na streamach, za każdym razem, no, na odcinkach. Oj, Lucek, ty jesteś daltonistą, co się z tobą stało? A ja mam bardzo dobry, ja nie mam żadnych wad wzroku, nie? Wszystko jest super, a tak się ludzie zastanawiają, no to co tu się dzieje, nie? Naprawdę, no jakby, nie wiem, dziwne, że muszę w ogóle to tłumaczyć, ale no, no tak jest, no tak się śmieję, że jakbym założył chyba kapelusz kowbojski, to też byście pytali, czy zaraz idę na rodeo, kurde. Czy jakbym, nie wiem, no, masakra, wiesz, cokolwiek się zmieni na mojej twarzy, to chyba od razu okaże się, że jestem taki czy sraki. Jakby od razu się człowieka ocenia, nie? Tak, o, robisz to, to pewnie jesteś taki i taki. Bo takie i takie osoby spotykałem w przeszłości. No ja wiem, że to może być dla niektórych interesujące, coś tam, ale no, nie ma tutaj jakiejś żadnej filozofii, tak? Nie każdy, kto nosi pomarańczowe okulary, czy jakieś czerwone, musi być od razu daltonistą, uwierzcie. Dobra, czekamy na eliminatora, dzisiaj pogramy trochę na padzie. Jedna osoba pisała mi, żebym startował teraz od jeziora. O Boże, ostatnim razem startowałem od miasta, jakby dążąc, znaczy biorąc pod uwagę opinię jednej z osób i kurde, nie skończyło się to dobrze dla mnie. Chociaż jeden samochód udało się zlokalizować w miejscu, gdzie naprawdę, no nie spodziewałbym się, że w ogóle można tam wjechać. Gram w ogóle na skrzyni sekwencyjnej, na padzie, mogę się rozglądać na wszystkie strony. Dzisiaj zrobimy taką trochę odskocznię, myślę, od kierownicy. I lecimy! Lecę z mojego ulubionego miejsca, czyli z góry. O, i teraz, tak jak na przykład mamy te dropy i one się dymią na kolor taki fioletowy czy coś, nie? No to jakbym miał założone te drugie okulary, to bym widział taki dym czarno... Nie wiem jak to w sumie, kurde, jak tu się odbiera samochód na padzie. Czarno jakiś tam, no, jakiś taki czarno-fioletowy, ciemno-fioletowy, taki mocno ciemno-fioletowy. Tego niebieskiego koloru w tym fiolecie w ogóle nie widział, nie? Dobra, atakujemy kogoś chyba, nie? Mam już dobry samochód. Ja nie lubię strasznie zaliczać boka w samochodach tutaj w Fordzie, bo one potem nie mogą się podnieść, nie? Ja ostatnio dużo gram w GTA Online i tam, wiesz, samochód możesz podnieść na koła nawet leżąc na dachu, także... No, tutaj jest jak jest. Chyba widziałem tutaj jakiegoś dropika, chociaż poziom czwarty to już jest coś, co mnie na początek bardzo satysfakcjonuje i zdecydowanie moglibyśmy wskoczyć tutaj do akcji. Tu coś jeszcze mamy ciekawego. Może bym zrobił taką... O, Audi RS4, szósty poziom. Słuchajcie, ja się tutaj zaczaję.
Poczekam sobie. Kurde, wiecie co, nikogo nie widzę w okolicy. Biorę to Audi i jedziemy, kurczę. He, pewnie. Szósty poziom, to nie są żarty, to jest początek meczu. Jestem bardzo zadowolony. No mimo, że to jest Audi, no... Oglądaliście chyba ostatni odcinek. Ojej, ale to Audi strasznie mi się podoba w Avancie, dobrze mówię chyba, nie? Mówi Avant, to nie jest kombi, to jest Avant. No, podoba mi się bardzo, bardzo. Bardziej niż w sedanie, zdecydowanie. Mimo, że jeszcze może nie jestem tatusiem, to jakby... No jakiś ten kształt tego Audi bardziej mi przypadał zawsze do gustu w kombiaku, nazwijmy to po ludzku. Wszyscy gracze w ogóle są bardzo daleko ode mnie, jakoś... Ach. Dobra, tu mamy jakieś... Kurde, same fajne dropiki. No ten miniacz taki sobie, ale na padzie bym go teraz ogarnął, leciutko. Ja chcę... Muszę sobie przypomnieć, jak się trąbiło na padzie. O, już wiem, dobrze. Szukamy jakiegoś gracza. Już widzę, tam paru z przodu jest. Galant, kurde, nie, oszalałeś. O, ktoś tutaj atakuje. Kto to będzie? Dawaj go. Kurde, jest. Trochę źle go wyzwałem. Ale nie, dobra, nie jest źle, nie jest źle. Gościu ogarnia, od razu skręcił tam, gdzie trzeba. Ja nawet nie zobaczyłem, gdzie jest cel, on już skręcił. Dobry ziomek, dobry kolo. Ops. Szybko. Ty, ja nie wiem, jak na padzie otwiera się tą mapkę dużą. Chyba nie mam przypisanego nawet przycisku od tego, żeby otworzyć, wiesz, tą od razu taką dużą mapkę. A, trochę problem. Muszę sobie przypisać. Mam biegi tutaj. Chyba na krzyżaku sobie gdzieś ustawię. Kurde, golf, a połkniemy. I już siódmy poziom będzie. Nawet sporo graczy było na tym meczu. Tam chyba 30 coś sztuk. Dobra, mamy porobione. O, pięknie! Zobaczcie, co mi wypadło! No, tym samochodem spektakularnie przegrałem na ostatnim odcinku. No smutno mi z tego powodu, ale co poradzę, no czasami tak jest. O, tu dwóch typów się zebrało w jednym miejscu. Gdzie ten zniknął, gościu? Tu ktoś był, już go nie ma, o co chodzi? Tu dwóch typów, trzech... Kurczę, z tyłu jakiś ziomek. A ja nie wiem, jak się mapę otwiera. Co robimy? O, proszę bardzo, był pierwszy. Golf! Trójka chyba mnie zatnie, to czwórka. Zaatakował mnie, proszę bardzo. No ja nie chciałem się ścigać, ale jak on chce, nie ma problemu. To jest dobre auto, mówię wam. Ja go chyba zostawię na końcowy pojedynek. Nie chcę mieć... A, czekaj, nieźle pojechałem. Nie chcę mieć niczego z twardym zawieszeniem, zdecydowanie. Tu można spokojnie drogą pojechać. Golf się chyba poddał, pojechał na przełaj. A tutaj można dużo ulicą sobie pojechać, wiesz, z dobrą prędkością. I potem na taki shooterek cip. No i fajnie, nie? Jesteśmy na miejscu praktycznie. Tylko kurczę, ale na padzie cię bardzo łatwo nim steruje tym autem. Sama frajda, gościu. Dobra, zrobiliśmy, zobaczymy, jaki samochód teraz do wybrania będziemy mieli. Nie wiem, czy to Polak był, ale jak Polak, to pozdrawiam. AMG, ryzyk fizyk. Dobra, gramy na padzie, kurde, nie będzie stresu chyba. Chociaż ja bym ten samochód zostawił jednak na koniec. To jednak na ten końcowy pojedynek przyda nam się coś szybszego, nie? Kurczę, wiecie co? Nie wiem, jak tutaj szybko otworzyć mapkę. O kurde, Audica! Gdzie teraz? Dawaj, Audica. O nie, Audica mnie porobi chyba. Napęd na cztery koła kontra napęd na tył w SLS-ie? Może być problem. Dawaj, SLS. Ty, idzie ten SLS. Idzie, ale z Audicą nie ma żartu. Dobre, porobiony, pięknie. No i teraz już możemy... Wow, szybko. Nie wiem nawet kiedy... Już po pojedynku. Żadnego sprzęgła, nic takiego.
Od razu wygrana, piękna, żadnych sprzęgieł, żadnych, wiesz, skrzyni biegów, nic. Na padzie, cyk, cyk, cyk i porobione. Kurde. Dobra, 9. poziom, słuchajcie, to już chyba będzie końcowa... O nie, 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 nie wysyłaj. Ale bym sromotnie przegrał to z bowlerem, gdybym wziął teraz z nim pojedynek. Dlatego, że ja jechałem w kierunku ściany strefy. Podejrzewam, że pojedynek byłby w drugą stronę. Już chyba nie będzie ostatecznego pojedynku, tak coś czuję. Ale wypadałoby jeszcze kogoś wyzwać mimo wszystko. Kurczę, trochę brakuje mi tej dużej mapki, żeby otworzyć. Żeby zobaczyć, co jest 5. Ktoś tam jeszcze stoi na skraju. Do niego podjechał. Może uda się mimo wszystko jakoś wyzwać, bo ta strefa chyba jeszcze nie zmniejszyła się całkowicie. Tutaj ktoś sobie stoi. Oczywiście, siema. O kurde, on wie, o co chodzi. On wie, o co chodzi, też się rozpędził. To jest dobry gracz jakiś. Spięte poślady mam, słuchajcie, nie ma żartów. Ole ciśnie, ole ciśnie. No dobry ziombel, ustawił się na tym, na skraju strefy, nie? I cisnął jak tylko mnie zobaczył. O, dobra, jest na padzie ustawiony przycisk. Sprawdziłem sobie w sterowaniu. Jest do dużej mapki. Trzeba nacisnąć taki, no jeden przycisk. Nie będę mówił który, bo nawet LB się nazywa. Czyli left button, czy bumper chyba, nie? Ty już na starcie, golfinę mam tutaj. Bardzo dobry samochód. Ekstra. Bierzemy go. Gdzie on jest? Na dole czy na górze? Gdzie on? Na dole chyba. To tam, po co ja tu wjechałem z powrotem? Nie, na górze był jednak. W dziwnym... Ojej! Nie to nacisnąłem, zabieraj samochód! O, zdążyłem! Już bym tym miniaczem z powrotem tam nie wjechał. O ja, ale ładna grafika jest teraz, nie? Taka pogoda się zrobiła w Fordzie. Pięknie to wygląda. O i tak, fantastyczna sprawa. Dobra. Idziemy sobie szukać przeciwników, bo trzeba pojedynki stoczyć, nie? O, widzę, że ktoś tam dropa zgarnął, więc już nie ma byle jakiego samochodu. Bierzemy się za niego. Cześć. Uuu, jednak ma byle jaki golf kontra golf. Gdzie jedziemy? Ale przetłuczone ma gościu. Chyba, że pojedzie sobie asfaltem. To wtedy jeszcze może lepiej na tym wyjść. Nie, pojechał na przełaj, tak jak ja. Trochę źle zrobił. Ale już chyba myśli, że nie ma innej opcji. A ja sobie otwieram mapkę. O, idealnie, teraz na asfalt tylko i wyłącznie, nie? Nie, drzewo, uuuu! Patrz, jak wyminąłem. Na kierownicy by chyba nie dał rady tak wyminąć. Nie no, powiem wam, że bardzo, bardzo lubię grać na kierownicy. I tak na padzie od czasu do czasu, to tak... Jak sobie zagram, to takie jest uczucie, że jakbym oszukiwał, nie? Bo tak samochód właściwie sam jedzie, sam się prowadzi. Nie ma takiego czegoś, że tam sprzęgło jakieś, zmiana biegów czy coś. Wszystko samo się robi. Naciskasz guzik, zmiana biegu i tyle, nie? No i tak powiem wam, że też nie lubię używać sprzęgła. Ło! Kurde, myślałem, że przez siebie przenikniemy, ale to nie jest tryb otwarty. Na padzie nie lubię używać sprzęgła, bo tutaj jest takie sprzęgło zero-jedynkowe. To jest, no, niefajne. Wolę sobie to sprzęgło stopniować. Zresztą, na przykład, jak gramy jakieś wyścigi, myślę, że zrobię też taki odcinek, gdzie będę jeździł tylko wyścigi. Jak gramy wyścigi, to wtedy podczas startu ze sprzęgłem nie możemy zrobić tak, że na przykład dodajemy sobie gazu bez sprzęgła i wystartujemy. Trzeba delikatnie dodać to sprzęgło, żeby samochód wszedł na obroty lekko i puścić sprzęgło w momencie, kiedy będziemy mieli już ten start, nie? Taki protip dla was, jeśli gracie ze sprzęgłem w ogóle na kierownicy. Dobra, zrobiliśmy... O kurde, Ford Focus. Uuu, dwa dropy, pięknie! What? Urósł, dawaj go, żeby mi nikt nie zabrał, kościół, 7. poziom. Dawno takiego poziomu nie widziałem w dropie, ależ pięknie. Kościół tu przyjechał zabrać drop, a on jest w pojedynku. Tyś ty oszalał, nie możesz w pojedynku zabierać dropów, man. To tak nie działa, dropik jest mój. O rany. Dobra, a co tutaj mamy? What?
Ja pierniczę, 10. poziom! O kurde, dawaj bierzemy go! What? Patrz, znowu gość się tu przyjedzie. Poczekam na niego. Nie, nie możesz brać dropu, jak jesteś w pojedynku. Minikuperem. Kolejny samochód mu zabiorę. Gościu, jedź się ścigaj. Jedź się ścigaj, what's up, homie? O Boże. Myślę, że jego życie straciło właśnie teraz sens. O rady. W sumie to teraz nie wiem, czy wyzywać kogoś na pojedynek, czy czekać na koniec meczu. Nie, ale mi się prezent trafił. Wow. Tutaj ktoś się kręci w kółko i wyszedł z gry chyba. Albo wygrał, nie wiem. Nie wiem, co on tu robi. 9. poziom, ej! Co tu się wydarza? Dawaj go. Gdzie jedziemy, ziom? Ej, 9. poziom też nie jest jakiś tam, wiesz, tragiczny. To jest dobry samochód. O kurde, jak krótko. Nie by było, jakby mnie porobił. Jest, udało się. Bugatti tylko trójkę wrzucił i już. Pięknie. Miałem tam Aventadora do wyboru, ale nie zmienię Bugattiego na Aventadora. Tu się ktoś ściga. Stop, homies. Jedziemy, zobaczyć co tutaj jedzie. Sup, homie! Po co się obracał? Chyba w drugą stronę będziemy cisnąć. Tak jest, mapka. Okej, będziemy musieli tutaj skręcić. O nie! O, mi wyjechał naprzeciwko. Dobra, pojadę sobie na skróty, bo tutaj jest jakaś dróżka. Powoli trzeba, powoli, bo to jest Bugatti, fajnie, nie? Ale można przegrać i Bugatti, jak się źle pojedzie, także na spokojnie. Nie, niemożliwe! Nie! O! Jaki ten mecz był słaby. A czy ostatni pojedynek? Ja myślałem, że wygram, a gościu jakoś tam przyryzykował i poleciał na przestrzał. No nie miał, wiesz, nic do stracenia. Wygrał Bugatti, nie mogę tego przeboleć! Wylosowałem Bugatti w tym miejscu, no. Ja idę na kopalnię teraz zobaczyć. O rany, co za ból. Dobrze, że miałem tego Bugattiego, nie wziąłem Aventadora, bo Aventador bardzo wyskakuje na tych takich nierównościach. Ała! O, Bugatti, mogłem zostać nim do końca meczu. Ale wiecie co, tutaj tak naprawdę nie chodzi o te wygrane, tylko chodzi o te pojedynki. To jest takie najfajniejsze, nie? Dobra. I zobaczcie, jak tutaj wszystko ładnie widać. O, i mogę się rozglądać dookoła. Dobra, widzę tam jakiegoś gościa, że już jedzie pod dropik. Cokolwiek to będzie. Ty, on jedzie do mnie, on chce się ścigać. Chcesz się ścigać, man? Dobra, tu traktor jest. Bierz traktora, gościu. Ja sobie wezmę coś tam u góry fajnego. Mam nadzieję, że tam będzie coś lepszego. Traktor wcale nie jest taki zły. To już wam mogę powiedzieć od razu. Naprawdę traktorek jest dobry. Dobra, źle pojechałem trochę. Ktoś tam zabiera dropik chyba. Z góry zjeżdża. Niedobrze. Zaraz musimy tu jakoś pod górę podjechać szybko i zabrać coś tam. Ja nie wiem, co tam jest nawet. Nie można się spojrzeć do góry, to nie GTA. Ale zaraz tam podjedziemy i weźmiemy to, no. A może będzie szybsze od Mini Coopera? O nie, kamienie. Przejechałem przez kamienie. Co? Ej, skąd on ma Ferrari? Słuchaj, ja się nie poddaję, jadę. Stąd jest ciężko wyjechać. Zobacz, ale skąd? Jakby, what? O, ja dopiero wbiłem do gry. Zobaczymy, na razie jedzie gościu bardzo słabo. No ja się nie poddaję, ja myślę, że Mini Cooper ma spore szanse. Nie piłem herbat, już go wyprzedziłem, o kurde Ferrari. Myślę, że no, gościu ma jednak spore szanse wygrać mimo wszystko, zwłaszcza, że zaraz zjedziemy sobie na jezdnię. Ale i tak, jak widzieliście, super autem można przedupczyć, nie z tego powodu, że ono jest...
Właściwie z tego powodu, że ono jest super szybkie, bo wtedy ciężko je opanować. Jest, zdarza się to tak, że często ciężko je opanować, nie? I gości został na razie z tyłu, ale doganiam, jest robotnie na tej jezdni. Naprawdę, może być spory problem, żeby to wygrać. Ale ja się nie poddaję, jak wygram Mini Cooperem z tym Ferrari, to chyba odkupię swoje winy, jeśli chodzi o tego Bugattiego, co? Ciśnie, o nie, na tej prostej mnie podgoni, kurde, ja mam tylko 169 km na budziku, szybciej nie mogę tą puszką jechać. Ale nie poddaję się, nie poddaję się. Gościu, słuchaj, mógłby trójką tylko jechać. I tak by mnie wyprzedził, nie? Rozwalił się! O kurde, o kurde, ty! Jak ja wygram Ferrari, to się zesikam chyba. Jedź, jedź, jedź! Nie, tutaj miałem taką szansę. Patrz, znowu się rozwalił, gościu! Zresetował samochód! O rany! What?! Zrezygnował z gry, słuchajcie, bo... O rany! Ja się chociaż w Bugattim biłem do końca! Słuchajcie, przegrał typo z Mini Cooperem! Ja chociaż przegrałem z Audi na 9 poziomie. O rany. O rany, o rany. Jaki to musiał być wstyd. Ej, on musiał się bardziej sparzyć niż ja, nie? Niż ja na tym poprzednim meczu. Jaki wstyd. Mini Cooperem pokonałem. No ale widzicie, to nie trzeba się poddawać. No, jak widzisz jakiś lepszy samochód, on może po prostu do dupy jechać, a... Naprawdę tymi super szybkimi samochodami ciężko się jeździ na tych offroadach. One mają trudne, ciężkie zawieszenie i one są dedykowane do jazdy po tym. O, dobra, ja go nie wyzywam na pojedynek. A jak chcesz gościu, to come on. O, jedziemy! Let's go! Lubię tych walecznych, kurde. Nie, ale nie ma żartów, naprawdę, tym Ferrari można przedupczyć, jadąc sobie po tych takich offroadach, różnych hopkach, zobacz. Ono strasznie mocno się wybija przez to twarde zawieszenie i te samochody wcale nie jadą szybko po tych offroadach. Można dużo stracić mimo wszystko, nie? To Ferrari naprawdę jest słabe. Ale z Mini Cooperem, no bez przesady. Dobra. Wjeżdżamy tu na jezdnię gdzieś, trzeba już bokiem powoli. Patrz, i gościu wcale, wiesz, dużo... daleko ode mnie nie jest, nie? Tym Mini Cooperem. Zobacz, praktycznie na równo, nie? Także na offroady te super szybkie auta, które są bardziej czasowe, no raczej się nie nadają, no. Nie ma tutaj chyba niespodzianki, ale no... czekaj, a gdzie jest? O, nie! Widzicie to? Ty, końcówka jest w tunelu. Ale beka. Takiego finału jeszcze nie miałem pojedynku. Ciekawe, co ten gość zrobi. Ej, jak on pojedzie dobrze, a ja pojechałem źle, to... No nie! Wstawaj na koła! Przegram zaraz! O rany, ej, Mini Cooper ze mną wygra, zobacz. Ale beka! Czekaj, nie, on też źle zrobił, on te... Ale tunel też ma tutaj koniec z drugiej strony, więc powinno się jeszcze udać coś zrobić, no. Ale się osrałem, ty. Dobra, tutaj powinniśmy dać radę zjechać. O-o. Nie, patrz jaki niepart. Nie dał rady się zresetować, cofaj. O, jest, jedziemy do przodu. Okej. Dawaj, dawaj. Ciśnij, widzę go tam z przodu! Jedzie! O! Jechał tutaj, zobaczcie. Jaki pojedynek. Ledwo co? A tak się śmiałem z tego poprzedniego gościa, nie? O rany. Dobra, mamy Protraka. No myślę, że to już jest taki uniwersalny pojazd do tego ostatecznego pojedynku. To jest taki samochód, którym się generalnie powinno już wygrywać, nie? Raczej nie powinno być źle. Dobra, ktoś tutaj mnie widzi. O, ja powoli jeżdżę. Dawaj, gościu, jedziemy na... Znowu Mini Cooper. Ja go nie wysyłam do pojedynek, no. Co on robi? Jedziesz? Diego.
Sup, homie? O rany, nie, no to już jest przesada. Waleczny kolejny. Nie wiem, na co bym mógł zmienić ten samochód tak naprawdę. Pojechał prosto? What? Homie, what's up? No chyba dopiero pierwszy raz upił na ten tryb. Mam nieprawdopodobną bekę dzisiaj na tym. O rady! O rady! Tak się śmiałem z tego gościa w Ferrari, co przegrał ze mną, jak byłem w Mini Cooperze. Na następnym meczu Mini Cooper, nie? Patrzcie, jak przeleciałem między tymi drzewami, totalny fart. Niesamowity mecz, niesamowity. Ja myślę, że powinna powstać jakaś liga w Fordzie, jeśli chodzi o eliminatora, tak jak są te Fortnite'y, te Apex Legends, ligi jakieś, nie? To by było spoko. Dobra, Diego, byłeś fajny. Nie biorę Aventadora, nie namówi mnie nikt na Aventadora, jak mam takie fajne offroadowe autko. Tu jakiś ziomeczek jest na piaskach. Audi, Audi, dawaj. Dawaj, Audi. Kilometr, nie jest daleko. No, Audi jest troszeczkę na przodzie. O, dobra, trzeba spokojnie przez te drzewa, trzeba ostrożnie tutaj. Ja nie chcę protraka stracić, zdecydowanie. Nic nie widać. Tu by się przydała właściwie bardziej kamera z maski, nie? Jeszcze jak trafiłem w ten wiadukt. No i pięknie, trzeba ostrożnie, czasami im wolniej, tym lepiej, nie? A czasami nie, no. Good luck. Dzięki. Jakiś gracz. Dobra, Aventadora nie. Ciągle mi gra podsuwa tego Aventadora. Nie zgodzę się na żadne skarby, jak mam taką furę teraz. On może przez wszystko przejechać, słuchajcie. No jeszcze trochę czasu zostało do końca tego meczu i tak nie chcę siedzieć, nawet jeśli przegram i nie wygram, nie będę miał szansy wygrać tego meczu i ktoś mnie rozwali, to nie chcę tak stać bezczynnie w kącie i czekać na koniec meczu. Chcę się ścigać z innymi, chcę, wiesz, poczuć tę adrenalinkę, o to chodzi, nie? Kogo tu mamy? O, coś lepszego, chyba Ferrari. Chyba tak. Scooby Rob. O kurczę, ale dziwnie. Popchałem go jak? Gdzie on jest? Ja go nie widzę na mapie. No, tutaj między tymi drzewkami ciężko. Ale rozwalony, pięknie. Ja myślę, że to Ferrari generalnie jest słabe, nie? Gracze często nie przegrywają. Ja prawie przegrałem z Mini Cooperem, no to o co chodzi, nie? Dobra, pokonany. Nie chcę tego Aventadora, ciągle mi tego Aventadora tutaj gra podsuwa, nie chcę go. O, tutaj widzę jakiegoś gracza. Goni za innymi. Tutaj widzę jakiegoś typka, jedzie na mnie, dobra, chodź. A już koniec, final showdown. Gdzie będziemy jechać? Myślę, że gdzieś w tamtą stronę, mimo wszystko. A właściwie może się skończyć wszędzie, albo w mieście, albo w centrum Horizon, nie wiadomo tak naprawdę, ale na pewno będziemy jechać gdzieś tam. Tak jak teraz się kieruję. Mini Cooper na końcu meczu. O rany. 5, 4, 3. 2, 1 i gdzie? Tam, o dobrze zgadłem. Gościu też to wyczuł tutaj w jakimś innym aucie. W Audi, miałem się właśnie z nim ścigać. Dawaj na drogę trochę, tutaj przez wiadukt. Tyk. O nie. Źle, cofaj. Dawaj. Nie, kurde, nie mogę tego rozwalić. O nie, niedobrze. Ale może jeszcze to auto da radę, bo ono jest bardzo szybkie. Kurde, nie trafiłem w ten wiadukt. Dawaj szybkie auto. Najszybsze auto na sesji, no muszę dać radę. Czy tu nie są jakieś kamienie? Nie, to są krzaczory jakieś takie, które wyglądają jak kamienie. A, dobra. Teraz nie wiem, czy na drogę pojechać asfaltowo.
chyba na drogę asfaltową, nie? Skoczymy sobie, muszę szybko tak zerknąć na mapkę. Tu nie ma drugiej asfaltu. Aha, tam dalej jest, kurde. Jak teraz? Okej, okay. Na wprost, trzeba przez las cisnąć, niestety. Że tu się jeszcze wszystko może zdarzyć. Jakie to auto jest szybkie, zobaczcie. Mimo, że tak się zamotałem na tym wiadukcie. Okej. Okay. Nie, tutaj koniec już jest. O kurde, Audi wygrało. Ale blisko było, no ten wiadukt mnie tam rozwalił, szkoda. Ale fajnie było, bardzo fajny meczek, strasznie mi się podobało. I ten poprzedni, i ten co teraz był, strasznie duże emocje, bardzo, bardzo fajnie. Moi drodzy, dziękuję wam za ten odcinek, że byliście. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się, do następnego. Kajas.